Dzień dobry, Bogumiła Siedlecka-Goślicka. Zapraszam na kolejny podcast integracji. Dziś porozmawiamy o dostępności z Kamilem Kowalskim, dyrektorem Integracja Lab. Dzień dobry. Kamilu, w Integracja Lab regularnie przeprowadzacie audyty dotyczące dostępności. Jakie największe bariery napotykacie? Różne. I to zależy też, w jakich budynkach pracujemy. Czy jest zupełnie inaczej w budynkach starszych? Często zabytkowych, tam te bariery są zazwyczaj większe i tam wchodzimy w tematy braku wind, często zbyt wąskich drzwi, wysokich progów, wąskich i stromych klatek schodowych. To wszystko wynika z tego, że po prostu w historycznych budynkach te rozwiązania techniczne były zupełnie inne niż stosujemy współcześnie, więc to są zdecydowanie takie najtrudniejsze budynki, w których sobie trzeba z tymi barierami poradzić. W nowych budynkach już jest trochę inaczej. Tu zazwyczaj jednak mamy windy, zazwyczaj mamy parametry schodów, które są w miarę wygodne. Mamy przynajmniej jakieś podstawowe rozwiązania w zakresie ewakuacji, czy odpowiednie szerokie drzwi i tego typu rzeczy. Natomiast często mierzymy się z takimi rozwiązaniami wynikającymi z tego, jak budynek funkcjonuje, jak jest zarządzany. Pewnymi problemami takimi od strony estetyki, która jest w nim stosowana. I tu możemy podać takie przykłady, jak na przykład zamykanie drzwi, które zgodnie z przepisami powinny być alternatywą dla drzwi obrotowych. Czyli powinniśmy mieć obok albo drzwi rozwierane, albo drzwi przesuwne i bardzo często jest, że te drzwi są po prostu zablokowane i tak naprawdę, mimo że one mają służyć osobom z niepełnosprawnościami, to nie da się tego zrobić. Takim jednym z najczęściej na przykład niestosowanych przepisów jest brak kontrastowych oznaczeń stopni. Czyli jest niby wymóg prawny, ale on jest pomijany lub gdzieś tam ten przepis jest naginany na zasadzie na przykład oklejania stopni na etap odbioru budynku, a potem te taśmy są zrywane na przykład, bo gdzieś tam architekt czy zarządca budynku uważa je za nieestetyczne. Szczególnie w budynkach biurowych też jest duży problem z kontrolą dostępu i sterowaniem windami przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, bo to jakby ta ilość tych wszystkich systemów, mnogość czytników kart dostępu, domofonów, nowoczesnego sterowania windami. To są wszystko takie rzeczy, które mają zapewniać bezpieczeństwo, mają sprawiać, że te windy działają bardziej efektywnie, są bardziej ekologiczne i tak dalej, ale z drugiej strony powodują, że osoba niewidoma wszędzie musi tych urządzeń szukać, musi się zastanawiać, jak one działają, więc to są takie problemy dosyć trudne i złożone do rozwiązania, pomimo, że wydaje się, że to są nowe budynki i powinno być łatwiej. Mamy po prostu innego rodzaju problemy. Sporo wyzwań przed zarządcami, żeby budynki stały się dostępne, ale powiem Ci szczerze, że gdy myślę o takich największych wyzwaniach dotyczących dostępności, to przeraża mnie jako osoby z niepełnosprawnością temat ewakuacji. Czy mógłbyś powiedzieć, jak powinna wyglądać ewakuacja osób z niepełnosprawnością? I nie mówimy tu o przepisach, ale o takim zdroworozsądkowym myśleniu, bo zapewne również osoby z niepełnosprawnościami będą słuchać tego podcastu i nie wiedzą, jak się zachować przy takiej ewakuacji. Ja wiem, że ludzie lubią proste recepty, natomiast wydaje mi się, że ewakuacja jest na tyle ważnym tematem, też wpływającym na bezpieczeństwo, że tu powinniśmy unikać takich prostych recept i powinniśmy jednak myśleć zdroworozsądkowo i rozważając to, z jakim budynkiem mamy do czynienia, jakie tam są rozwiązania techniczne, bo to też bardzo wpływa na to, co my możemy zrobić. Jeżeli mamy budynek wysoki, to tam bardzo często są windy pożarowe. I teraz na świecie te procedury ewakuacji, normy, standardy i tak dalej zmierzają w tą stronę, żeby do ewakuacji przynajmniej osób poruszających się na wózku wykorzystywać właśnie windy pożarowe, że one do czasu przyjazdu straży pożarnej funkcjonują jako droga ewakuacji. W momencie, kiedy przyjeżdża straż pożarna, są oddawane straży pożarnej i to ona dalej decyduje, co z nimi robić. I też już w Polsce sporo rzeczoznawców w tą stronę idzie. To wydaje się metoda najszybsza, bo jeżeli mamy z kilkunastego piętra znosić kogoś na wózku po schodach,
to zajmie ogromną ilość czasu i będzie tak naprawdę mało bezpieczne, bo musimy sobie zdawać sprawę, że nawet jeżeli pracownik ochrony czy jakiś asystent tej osoby przeszedł szkolenie z tego, jak bezpiecznie sprowadzić wózek po schodach, to on nie ćwiczy tego na co dzień, więc ryzyko tego, że on zrobi jakiś błąd i nie wiem, spadnie z tych schodów razem z osobą na wózku, czy dozna jakiejś kontuzji po drodze i tak dalej, jest dosyć duże, więc tego typu rzeczy lepiej zostawiać strażakom, którzy są do tego przygotowani. W budynkach, których takich wind nie ma, możemy próbować ewakuację robić do innej części budynku. Jeżeli na przykład budynek jest podzielony na skrzydła i one są od siebie oddzielone, to też jest dosyć prosta metoda, bo po prostu ewakuujemy do innej części budynku, w której nic się nie dzieje i mamy wtedy możliwość bezpiecznego działania dalej. Są natomiast budynki, w których na przykład nie ma w ogóle wydzielonych klatek schodowych, czy budynek nie jest w żaden sposób podzielony na strefy schodowe. To często dotyczy starych budynków, czy właśnie zabytków. No i tam de facto zostaje nam tylko ewakuacja klatką schodową i do tego możemy wykorzystywać różnego rodzaju pomoce, takie jak krzesła ewakuacyjne, czy materace ewakuacyjne, które zresztą nawet w innych budynkach są takim dobrym uzupełnieniem tych innych metod w takich sytuacjach awaryjnych, kiedy wszystkie inne metody zawiodą. Jest też takie rozwiązanie, które jest na przykład w Stanach Zjednoczonych stosowane, tak zwane strefy przetrwania, czy to one zakładają, że my ewakuujemy osobę, której nie da się ewakuować klatką schodową, do takiej strefy, w której wiadomo, że jest bezpiecznie, na przykład przez godzinę, dwie godziny, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj budynku. To często jest na przykład duży spocznik klatki schodowej, czy jakieś pomieszczenie sąsiadujące bezpośrednio z klatką schodową i wtedy ewakuację wykonują dalej strażacy. Problem takich sytuacji jest w tym, że osoby, które z takiej strefy muszą skorzystać, w Polsce o tym nie wiedzą. I my najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, że budynek ma jakiś tam podział na strefy i że te strefy są w stanie przez ileś tam czasu wytrzymać i że my tak naprawdę wchodząc na klatkę jesteśmy przez jakiś czas bezpieczni. Nie wiemy tego. I to tak naprawdę powoduje niepokój u osoby, która ma być ewakuowana. Więc wydaje się, że tu bardzo ważna jest informacja, znajomość procedur, wiedza o tym, co mamy robić, bo wyobraźmy sobie, że nie wiem, osoba na wózku ma się ewakuować, idzie za tłumem, tą drogą, którą wszyscy idą, wchodzi na klatkę schodową, no i jest przekonana o tym, że nie może być uratowana i nie wie, co ma robić, więc ta informacja jest kluczowa. No tak, ale są jeszcze inne niepełnosprawności, prawda, które są też wyzwaniami przy ewakuacji, bo pamiętajmy, że wózek to nie wszystko i no, temat szeroki, myślę, że nie na jeden podcast. A powiedz mi, jaka ewakuacja według ciebie jest najtrudniejsza? Taki chyba najtrudniejszy temat, z którym się spotkaliśmy, to są szpitale. No i tak naprawdę często w szpitalach jest tak, że zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom polega na braku ewakuacji albo jakiejś częściowej ewakuacji, bo mamy tam często osoby, dla których przeniesienie ich nawet z jednej części budynku do drugiej części budynku może być zagrożeniem życia. Czy na przykład możemy mieć osoby, które przebywają w danej chwili na stole operacyjnym. Jeżeli zdecydujemy o tym, że musimy na przykład wyłączyć prąd w budynku, to być może czasem musimy wyłączyć też zasilanie awaryjne, które powoduje podtrzymanie jakichś tam różnych systemów, więc to są często decyzje o tym, że skazujemy kogoś na śmierć, więc generalnie ewakuacja szpitala polega na takiej bardzo dużej współpracy pomiędzy dyrekcją szpitala czy ordynatorem oddziału, a ekipami ratunkowymi i oceną tego, jak szybko jesteśmy w stanie, z jednej strony oceną przez strażaków, jak szybko są w stanie opanować sytuację, czy ona może się rozprzestrzenić na przykład inne strefy, czy oni są w stanie ją zatrzymać w danym miejscu. Oceną zagrożeń dla pacjentów przez personel szpitala i na tej podstawie są podejmowane decyzje, natomiast dążenie jest do tego, żeby tą ewakuację tam w jak największym stopniu ograniczyć i w pierwszej kolejności właśnie ewakuować tylko z tej strefy, w której się coś dzieje, żeby przenosić na przykład na inne oddziały, a nie wcale na zewnątrz budynku i jakby żeby ograniczyć to ryzyko negatywnych skutków dla pacjenta, więc to jest bardzo trudna sytuacja i bardzo złożona.
Na koniec chciałam zapytać o największe błędy, ale też niestandardowe, dobre rozwiązania, które widzisz w trakcie audytów. Wydaje mi się, że tak, że na pewno za rzadko myślimy perspektywą osób z niepełnosprawnością wzroku i nie zdajemy sobie też sprawy, że ta perspektywa wpływa na nasze bezpieczeństwo czy bezpieczeństwo naszych dzieci. I myślę przede wszystkim o różnych takich elementach i architektury, jakiegoś wyposażenia, które znajdują się dosyć nisko nad przestrzeniami komunikacyjnymi. W galeriach handlowych to są na przykład bardzo często jakieś pozostawione wolne przestrzenie pod schodami ruchomymi czy pod chodnikami ruchomymi i tak dalej, gdzie po prostu można wejść i uderzyć głową o te schody. I z perspektywy osoby niewidomej, no to jest tak, że laską jesteśmy w stanie znaleźć to, co jest blisko ziemi, a nie to, co jest wysoko, więc tu sobie możemy dosyć łatwo rozbić głowę. Ale tak naprawdę biegające dziecko może zrobić to samo, czy osoba, która się zapatrzyła w telefon też, więc mówimy o bezpieczeństwie bardzo różnych osób. To na pewno. Druga rzecz, chyba też dotycząca przede wszystkim osób niewidomych, to są panele dotykowe, które są coraz powszechniejsze. To gdzieś tam wynika z rozwoju technologicznego i tego, że one są łatwe. Ale powodują, że osoba niewidoma absolutnie nie wie, co na tym panelu się znajduje i nie jest w stanie go obsłużyć. Trochę inaczej jest z telefonami, bo tam są odpowiednie systemy do tego i telefon jest spersonalizowany. Zdarza się wręcz, że ktoś nanosi tam na ten panel dotykowy Braille'a i myśli, że to załatwia sytuację, ale de facto to powoduje, że jak niewidomy próbuje te napisy przeczytać, to wciska wszystko po kolei na tym ekranie. Zastanawiam się nad trzecią rzeczą. To może o grupie, o której nie powiedzieliśmy, czyli myślę o osobach starszych i kwestiach związanych z pokonywaniem dużych odległości, potrzebą odpoczynku, czyli na przykład tym, że brakuje często w dużych budynkach miejsc do siedzenia. Albo jeżeli one są, to są niedostosowane do potrzeb użytkownika, albo że te potrzeby są źle rozumiane. Czyli często na przykład ktoś myśli, ok, jeśli osoba starsza ma problem ze wstawaniem, to ja zrobię wyższą ławkę, bo będzie łatwiej wstać. Tylko, że taka ławka jest wtedy, można z niej łatwo wstać i łatwo usiąść, ale nie można na niej wygodnie siedzieć, bo ona jest za wysoka i niedopasowana do parametrów naszego ciała, więc powoduje na przykład ucisk na naczynia krwionośne i nerwy. Więc to są takie błędy już z zakresu ergonomii gdzieś tam. A takie trzy pozytywy. Niestety ja bym wolał jeden, ale duży powiedzieć. Wydaje mi się, że my za dużo myślimy o parametrach, a za mało o potrzebach człowieka. I że tak naprawdę klucz do dobrej architektury leży w tym, żebyśmy my chcieli odpowiadać nie na parametry, tylko żebyśmy wiedzieli, po co to robimy i wiedzieli, czego ludzie, którzy chcą korzystać z danej przestrzeni, oczekują. W tym, czego oczekują osoby z niepełnosprawnościami. I jeżeli to zrobimy, to wtedy ta architektura będzie super. Nawet jeżeli jakieś parametry nie będą doskonałe, to jeżeli zrozumiemy, po co to robimy i dla kogo, to pozwoli nam osiągnąć najlepszy rezultat. Nie musimy rozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tylko musimy w ogóle zrozumieć to, że my jesteśmy różni. I że to często jest robiony taki błąd, że ktoś bierze do konsultacji osoby z niepełnosprawnością i uważa, że jak z nią porozmawia, to wie wszystko o dostępności, wie jak zrobić dostępność. Ale to jest tak samo, jak gdyby ktoś mnie zapytał, jak ma zaprojektować budynek, to ja mu powiem o moich indywidualnych, subiektywnych potrzebach i ocenach. Więc to nie będzie ocena, która w wiarygodny sposób pozwoli zaprojektować dobrą przestrzeń. Czyli jeśli architekt chce zrobić dobry budynek, czy zarządca chce zrobić dobry budynek, to musi zrozumieć, że my jesteśmy różni, że osoby nawet z tą samą niepełnosprawnością są różne. I dopiero w ten sposób można stworzyć dobrą przestrzeń. Nie pytając pojedynczych osób, tylko rozumiejąc to, że ta różnorodność jest bardzo duża. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, do widzenia. A Państwa zapraszam na kolejne podcasty Integracji. I przypominam, że więcej przeczytacie na portalu niepełnosprawni.pl, a także na naszych mediach społecznościowych. Dziękuję i do usłyszenia.